Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Motorola G9 z plusem kontra Oppo Reno 5 5G. W Motorola G9 z plusem Snapdragon 730G 4GB RAM, tutaj Snapdragon 765G 8GB RAM. Oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, który jest szybszy, który lepiej ogarnia, szybciej odpala aplikację, pozostawia je lepiej w ramie, to samo robimy w grach, czyli co jest szybsze, co lepiej zarządza pamięcią. Lecimy! Zaczynamy od aplikacji Allegro, na dzień dobry. Teoretycznie byłoby chyba motka AliExpress dla Oppo. Ceneo też dla Oppo. Galeria, zdjęcie, no raczej chyba Oppo. HBO Go, tu wygrywa nam również Oppo. Ipla dla Oppo. Jak dojadę.pl, Oppo, mapy, też Oppo, player.pl, Oppo, ale bardzo minimalnie, OLX, też Oppo minimalnie, pyszne.pl, no teoretycznie Oppo, Glovo. Też Oppo. No dawaj motka. Sklepy dla Oppo. Spotify dla Oppo. TapTalk też dla Oppo. TripAdvisor. Tu zwycięzcą jest tak samo Oppo. Twitter dla Oppo. Uber. No minimalnie, ale jednak Oppo. Wykop bardzo podobnie. I YouTube. Ale bym powiedział, że minimalnie szybciej motka. Troszkę szybszy ten. Sam procesor nam to mówi, ale warto sprawdzić. Teraz porównanie RAMu. 4 GB, 8 GB. Jak to będzie? Allegro. No widać, że poza ramem, no właśnie, AliExpress tylko w Oppo, co ja miałem wcisnąć, Ceneo. Ceneo się ubiło w obu, galerie to samo, HBO Go w obu poza ramem i pla, tylko w Oppo, jak dojadę.pl, oj tu, no to czasem wariuje to jak dojadę, on się pewnie za chwilę odpali, ale nie jest w ramie. Mapy, jak widać, player.pl, jak widać, OLX. Nie ma w ramie w żadnym, pyszne.pl tak samo, już to widzę, nawet nie czekam, Glovo poubalane w obu, sklepy w obu w ramie na szczęście, Spotify tak samo, TapTalk tak samo, TripAdvisor tylko w Oppo, Twitter tylko w Oppo, Uber tylko w Oppo, no tutaj Oppo troszkę lepiej, ale no, znam telefony, które mają 8 GB RAM i robią to zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o zarządzanie tą pamięcią, więc tutaj tak se. Dobra, gry. To samo co wcześniej. Odpalamy, testujemy. Więc pierwsze co, Asphalt 9. Na pierwszy ogień poleciało. I co z tego wyjdzie, zaraz się dowiecie. Czekamy, czekamy. Tu już coś więcej odpalone. A motka. Jeszcze przy okazji, ekran motki widać cieniejszy. Nie jest to AMOLED, tak jak w przypadku Oppo. No, widzicie to. No, dopiero motka teraz. No, słabiej. Słabiej tu już w grach widać. Następnie mamy Asphalt 8. Też przyciśnięcie i przejście do pełnego ekranu. Widzicie to. Zobaczcie przy następnej grze, jak szybko robi to Oppo, a jak Motorola. Niestety trzeba poczekać. Widzicie kolejną grę. Następnie mamy Temple Run 2. No i to tu wyjdzie pewnie podobnie. Znowu Oppo szybsze. Tak, bo już animacja przerzuciłem ją od razu. Subway Surfers. Pamiętajcie, ja dotykam w tym samym czasie, a wejście na ekran jest różnica. No tutaj widzicie brak przycisków, a to już mówiłem paręnaście razy. Dead Trigger 2, a tylko w tym telefonie, co ciekawe. Wszystkich innych zawsze to działa, tutaj jakieś dziwactwo. Tu widzicie w Oppo też szybciej. Następnie mamy Asphalt Extreme.
na oppo. Unkilled. Oppo. Pierwsza. Cóż dalej mamy? PUBG Mobile. Jak będzie w PUBG? No, coś czuję, że podobnie jak we wszystkich, ale wiadomo, dajmy szansę. Zobaczymy, co tam ciekawego nam smartfony pokażą. Chcę jakiś patent z Godzillą. No i ten PUBG to czarują wszystkim, co się tylko da. No dobra, tu jest odpalone. No i tak, żeby pograć, trzeba wcisnąć wszystko, co można. Nie zawsze to nawet działa. Dobra, szybciej ten. Zobaczmy jeszcze RAM. 4 giga, 8 giga RAMu. Telefony będą różnicę jakąś miały, bo Oppo nie zarządza dobrze tą pamięcią. Co na razie widać na ekranie. W obu smartfonach wszystkie tytuły poza RAMem. Pierwsze 4 nie są w pamięci. Tytuł 5 tak samo. 6. O, tu jest coś w motce, co nie ma nawet w Oppo. Unkid to samo. I PUBG. No, jest bezbłędnie czy źle. Tu wszystko poza RAMem, tu jeden tytuł, więc no kiepsko. Tak wygląda porównanie tych smartfonów. Cóż, chcecie o nich coś więcej wiedzieć, macie playlisty porównania z innymi smartfonami, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Moto G9 z plusem, Oppo Reno 5, 5G. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!